kochani, dojechaliśmy już na miejsce, wróciliśmy z lotniska. Nasz pokój jeszcze nie jest gotowy, więc idziemy od razu na miasto, będziemy jechać. No i nie mogę się doczekać, zabieram Was ze sobą i zobaczycie Paryż od takiej innej strony, strony Saint-Germain, takiego typowego paryskiego miejsca, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się tak bardzo jak mi. Zapraszam. Niesamowite jest to, że są tylko dwa stopnie, a Paryżanie siedzą na zewnątrz w restauracjach. To jest po prostu coś niesamowite. Tak, później postaramy się nagrać taką restaurację, gdzie są normalnie grzejniki. Tak, moja dzisiejsza stylizacja na pierwszy dzień w Paryżu. Tak jak mówiłam, są dwa stopnie, jest bardzo ciepło, więc mam na sobie tweedowy żakiet z Icon, kaszmirowy sweterek z Pick & Club Number. Nie, nigdy nie wiem, jak to się ma, więc pewnie mówiłam to źle. Spodenki z Zary, które mam już z 5 lat, kozaki z Max Mary, torebkę i mam jeszcze awaryjnie szalik i płaszcz, ale naprawdę jest cudownie i ciepło. Czy warto iść do tej restauracji? Moim zdaniem tak, jest bardzo drogo, ale było, no tak, jest naprawdę bardzo drogo. Ogólnie jest super, tylko uważajcie, bo to nie jest wejście, tylko wchodzi się tak, od strony się, muzeum. Tak, wchodzi się obok, bo w ogóle restauracja mieści się w Louvre. Ja nie miałam o tym pojęcia, no i klimat jest niesamowity, jak widzieliście, jest przepiękny widok z okien, no i po prostu sam klimat jest wart tego, aby tu przyjść, a jedzenie było przepyszne. Ja jadłam makaron z truflami, a ty, kochanie? A ja jadłem taki zwykły makaron z sosem pomidorowym, ale był bardzo, tak, bardzo dobry. I w ogóle, wiecie co, ja się zachwycam głupimi rzeczami, ale była tak pyszna woda. Ja kocham wodę, jestem wodopijakiem po ale prostu wręcz. Ale uwagi na to. Tak, była pyszna ta woda. No i co, polecamy. Tu jest główne wejście, jesteś Emilcia, tu jest główne wejście do tej restauracji. Tu jest końcówka Louvru, a tam jest wieża Eiffla. Tak. Taki widok. Idziemy podłóg triumfalny. Wyobraźcie sobie, że ostatnim razem w Paryżu nie poszliśmy podłóg triumfalny. To jest po prostu jakby nie iść pod wieżę Eiffla, więc teraz nadrabiamy i idziemy. Zapraszamy Was z nami. Tak, jest piękne słoneczko, dzisiaj pogoda dopisuje, więc... Idealnie. Żyć nie umierać. Zmierzamy sobie znowu pod wieżę. Ty to wymyśliłaś, to był twój chytry plan, bo tutaj jest uliczka, gdzie są wszystkie luksusowe butiki. Nie. Dziś bez zakupów, nie. No dobra, więc tam jest już łuk, widać go, ale jest pełno rac, pełno dymu i pełno Francuzów, którzy jeżdżą samochodami i trąbią. Więc po prostu odpuszczamy. Ale już stąd wygląda bardzo, bardzo, bardzo fajnie ten łuk, więc na pewno tam przyjdziemy. Dzień dobry z Paryża w dniu drugim. Jest jeszcze bardzo wcześnie rano, więc jest zimno. Są około tak 2 stopnie, ale ma być przepiękna pogoda. Ruszamy dziś na Montmartre. Widzimy się jeszcze z moją koleżanką, więc może co nieco Wam nagram. No i zapraszam na kolejny dzień. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to na Saint-Germain niesamowite jest to, że tutaj macie tak naprawdę same galerie sztuki. Tutaj nie ma sklepów za bardzo, jest tam jedna piekarenka na połowę dzielnicy i tak naprawdę wszędzie, co drugi sklep, to jest galeria sztuki, miejsce, gdzie możecie nabyć przepiękną niepiękną sztukę, więc to jest niesamowite. Widać, że jest to dzielnica artystów. Liczymy, ile pan on czekolad zje Piotr podczas wyjazdu. Wczoraj były 3, dzisiaj są 2, jeden jest mój, także let's go. Jesteśmy w ogóle w takiej... Chyba
lokalnej piekarni. Tak, lokalnej piekarni. Poprzednim razem, jak to cały czas chodziliśmy do Pol, tak się nazywa ta piekarnia, a się okazało, że to taka sieć. No właśnie, my myśleliśmy, że to też lokalna. No w Warszawie to jest. Dobra. Tak, przepraszam, zajadamy. Jesteśmy teraz w przepięknym Palais Royal. No jest to niesamowicie piękne miejsce. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc w Paryżu. Jeżeli oglądaliście Emily in Paris, to jest to właśnie ten park, po którym ona biegała, gdzie jest ta słynna ławeczka, gdzie zawsze rozmawiała ze swoją przyjaciółką. No i jest to po prostu magicznie. Światło jest dzisiaj wyjątkowe, także zobaczcie sami, jak tutaj jest niesamowicie. Tym razem nie będziemy do niej wchodzić, bo byliśmy ostatnim razem, więc powstawiam Wam tutaj gdzieś zdjęcia. Natomiast jeżeli będziecie w Paryżu, to koniecznie obowiązkowy punkt, bo sama opera, jak widzicie, jest z zewnątrz przepiękna, a w środku robi niesamowite wrażenie. Nie nagrałam Wam teraz spotkania, ale widzieliśmy się z Kasią. I Kasia to osoba, dzięki której tak naprawdę przy pomocy kupiłam torebkę Walk on Chain, w której nagrywałam Wam unboxing. Więc do Kasi zostawię Wam też kontakt, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, bo to cudowna, ciepła osoba. A teraz jeszcze chcę Wam pokazać bardzo fajną restaurację, którą polecało też wiele osób. I jest to restauracja znajdująca się właśnie tutaj w Operze Garnier i jest to restauracja Coco. Kochani, a teraz idziemy na najlepszą zupkę cebulową. Zobaczcie, jak przepięknie przystrojone. Lesenker, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, pewnie nie, ale musicie tu przyjść. Jest na Montmartre. Witamy Was z Podwieży. Jest piękna i zachwycająca jak zawsze. A moja stylizacja na dzisiejszy dzień to spodnie standardowo, te co zawsze Weekend Maxmara, Mint Label pelerynka, szalik Golfing z Masmodutti, pasek broszka i torebka. I zobaczcie, jak jest. Jesteśmy właśnie w Café de Flore na śniadanku. Na razie dostaliśmy pięknie podaną herbatkę. Dla mnie espresso i woda. Taki mamy widoczek. Kochani, Udało nam się, jesteśmy pod łukiem. Samochodów tutaj jest tyle. Ja nie wiem, jak oni jeżdżą, naprawdę. I co ciekawe, pierwszeństwo ma ten, kto wjeżdża na rondo. To jest szokujące po prostu. Dzieje się tu istny Meksyk.
Ale łuk sam w sobie jest naprawdę ogromny, musicie tu przyjść, musicie, jest ogromny.